Znaczy, kochani, jestem dzisiaj tutaj z Arturem Cerońskim, którego niesamowite świadectwo możecie znaleźć na internecie. Artur jest pastorem Kościoła Mocy, jest również terapeutą i ma reputację najlepszego chrześcijańskiego terapeuty w tym kraju. Spotyka się z wieloma ludźmi i wielu ludziom pomógł w wyjściu z depresją. Arturze, jak można wytłumaczyć Twój niesamowity sukces? Myślę, że pierwsza podstawowa rzecz jest taka, że ja odwołuję się do pewnych fundamentalnych praw Bożych. I to, co robię, to przede wszystkim stawiam na spotkanie człowieka z Bogiem. I kiedy on, nawet nie czując tego, nie mając jakiegoś doświadczenia głębokiego, ale będąc szczerym i prawdziwym, z tym Bogiem zaczyna się jednać, zaczynamy mieć pewną bardzo dobrą podstawę do tego, aby jego psychika została wyprowadzona z wszelkiego stanu patologii, w tym wypadku depresji. I teraz oczywiście bywają sytuacje, że człowiek się wycofuje. Natomiast kiedy dodamy do tego oddania życia Bogu te niewycofanie się, determinację człowieka, mamy stuprocentowy sukces. Nie zdarzyło mi się jeszcze ani razu, żeby człowiek, który się nie wycofał, nie został w 100% wyswobodzony z depresji czy jakiegokolwiek innego zaburzenia psychicznego. To jest naprawdę niesamowity rezultat. Znaczy, ja myślę, że w ogóle kiedy ja się zacząłem tym zajmować, ja w ogóle nie zrobiłem innego założenia. Dla mnie też ważną rzeczą było to, że ja też postanowiłem, że ja nie będę pracował z ludźmi, którzy nie chcą Jezusa. Tak. Bo ja... ludzie robią te rzeczy. Są masy terapeutów, psychologów. Natomiast dla mnie praca z człowiekiem, który nie poznał Jezusa, jest przede wszystkim pozbawiona sensu na poziomie wiecznym. No bo cóż z tego tak naprawdę, że człowiek wyjdzie ze swojego problemu, jak pójdzie do piekła. No, bez znaczenia, czy ktoś pójdzie do piekła zdrowy, czy chory. No. Natomiast, a druga sprawa jest taka, że człowiek, który poznał Jezusa, to on może zacząć stosować w swoim życiu, w temacie uzdrowienia, prawdy Boże, które są wyzwoleńcze. Słowo Boże mówi, że poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. I wyswobadza też ta prawda, odpowiednio oczywiście podana, i tutaj jest też moja rola podania tej prawdy w odpowiedni sposób. Ta prawda wyswobadza psychikę człowieka z wszelkiej patologii, z depresją na tyle. Dlatego jest tego rodzaju sukces, że on polega na tym, że ludzie zaczynają krok po kroku wierzyć określonym prawdom, które działają jak antidotum na ich chore psychiki. To jest naprawdę niesamowite. Ja osobiście jestem owocem tej terapii. I mogę powiedzieć, że ta terapia pomogła mi wyjść z różnych ataków smutku, z ataków lęku, z takiego wszechobecnego poczucia poniżenia. I tylko dzięki tej terapii wyszłam na wolność, na kompletną, totalną wolność. I kiedy wchodziłam, kiedy zaczynałam tą terapię, to dla mnie było taka bardzo dziwna i nurtująca informacja, że Artur ma 100% sukcesu. I poszłam i powiedziałam to w innym kościele i się wszyscy pytali, jak to jest możliwe. Ja mówię, nie wiem, ale dzisiaj wiem, że jest to oparte na tym, że Jezus niekoniecznie jako osoba, która siedzi w niebie, tylko Jezus jako cały szereg prawd Bożych, tak. Tak działa jak ostry miecz, który cię oddzieli od każdej demonicznej siły, która wpływa na twoją psychikę. Tak, tak. I to jest w ogóle bomba atomowa. Jezus jest lekarstwem. Przypowieści Salomona mówią, że słowo w konwencji prawdy Bożej, ono jest lekarstwem dla całego twojego ciała. No, psychika nasza, ona jest częścią tej sfery
psychofizycznej, tej zewnętrznej sfery, nie jest to sfera duchowa. W związku z tym, wedle tylko tego wersetu, Słowo Boże, czyli prawda Boże, oczywiście adekwatna prawda, ona będzie wpływała jak lekarstwo. Tak. Jak lekarstwo. Osobiście jest, czytałem i znam świadectwo Dereka Prince'a, który był chory na jakąś tam chorobę w czasie II wojny światowej. Leki przestały działać, więc oparłszy się na tym wersecie, odstawił wszystkie leki i trzy razy dziennie przyjmował Boże Słowo. Kiedy pielęgniarka przychodziła rano z lekami, mówił: dziękuję, nie biorę, a potem ogłaszał: w ranach i sińcach Jezusa jest moje uzdrowienie. I robił to też po południu i wieczorem. Po kilku tygodniach był zupełnie zdrowy. Wszystkie jego organy wróciły do normy. On w ogóle uwierzył, że Słowo jest lekarstwem. I dokładnie w ten sam sposób działają odpowiednie prawdy Boże, które człowiek wchodzący w system terapeutyczny zaczyna stosować. One działają jak lekarstwo. Oczywiście wymagane jest przyjmowanie tego lekarstwa. Nie jest to coś takiego, że po prostu w sposób, że tak powiem, automatyczny poprzez usłyszenie czegoś można być uzdrowionym. No niestety nie można usłyszeć nazwy leku, powiedzmy polopiryna czy Grypex, i miałoby to spowodować ewentualną pomoc. Nie, no trzeba to lekarstwo wziąć, przyjąć, połknąć i pozwolić, żeby się rozprzestrzeniło. Tutaj też pojawia się moja rola, gdzie ja podaję określone prawdy, określone formuły Boże, często rozłożone na części pierwsze, aplikuję je ludziom, piluję później też poprzez nasze jakby systematyczne kontakty i sprawdzam w cudzysłowie, jak to jest, że tak powiem, realizowane. Piluję tego, żeby to było przyjmowane. No i dochodzi do procesu uzdrowienia, bo w ten sposób właśnie. Niesamowite. Taki cud na ratę. Tak. Arturze, mamy teraz takie fajne czasy. Wszystko jest dostępne, mamy internet, mamy w ogóle świetną rozrywkę, możemy podróżować. Większość ludzi żyje w jakimś tam pułapie dobrobytu. Tak. Dlaczego jest tyle depresji i smutku? Myślę, że depresja, szeroko pojęty temat depresji, czyli tego globalnego stanu zaniżenia w ogóle tego systemu emocjonalnego, tak, bo to samopoczucie to jest za mało powiedziane, jest spowodowane bardzo wieloma naciskami. Przede wszystkim w dzisiejszym czasie jest ogromny pęd. Ten pęd, on jest zabójczy dla ludzi. Jest to pęd po wszystko. Tak. Dzisiaj ludzie pędzą na łeb, na szyję po to, aby być chcianymi, tak, aby być atrakcyjnymi, aby być bogatymi. Oni po to biegną. To nie znaczy, że to jest złe. Tak. Chodzi o to, że ten bieg wykańcza ludzi. Uważam, że ogromnym problemem jest system wychowania dzieci. Mhm. Dzieci są wychowywane przez rodziców, którzy w ogóle nie posiadają znajomości Bożych standardów. Ogromna ilość ludzi, którzy wchodzi w życie, to są ludzie, którzy od dzieciństwa już borykają się z odrzuceniem, tak, z poniżeniem. Tak. W dzieci nie ma wkładanego odpowiedniego systemu własnej wartości. Dzieci nie widzą w swoich rodzicach wzorów do naśladowania. Dzieci widzą walki, które są w rodzicach. Jakby to też powoduje, że one kumulują pewien zasób taki psychologiczny, a potem to zaczyna w nich wydawać owoc, ten chory owoc. I kiedy ten człowiek, który wychodzi z tego domu z głębokim poniżeniem, z odrzuceniem, ponieważ on był, ci rodzice byli na przykład, ale oni byli zawsze daleko, właśnie byli w tym pędzie. Oni pędzili. Oni nie znali Boga. Oni nie realizowali jego planów, tylko pędzili. To w tym dziecku zaczyna pojawiać się cały system depresyjny. Człowiek, jego psychika nie wytrzymuje. Psychika człowieka jest jak ciało. Ona tak naprawdę, jeśli mielibyśmy o tym mówić, ona się niewiele różni od ciała pod tym względem, że ona ma swoją wyporność. Przecież znane są przykłady, że największe, że tak powiem, stosowane wobec terrorystów jakieś formy przymusu przez służby specjalne są rzeczami związanymi z ich psychiką na przykład. Okay. To bardzo, bardzo proste rzeczy. Bierze się muzułmanina,
i jakby podważa się systematycznie jego różne wartości, na przykład szykanuje się jego, no to ja nie mówię, że są złe, dobre rzeczy, o których ja teraz mówię, prawda? Ale tak się robi, poniża się jego wartości, facetowi siada psychika, prawda? Jakby robi się różne rzeczy, więc depresja, szeroko pojęta depresja, to jest jakby reakcja naszej psychiki, ona, ta psychika ucieka, ona się kurczy. Ona się chowa, ona się boi, ona nie chce nacisku tego świata. Ona zakrywa się jak malutkie dziecko, które widzi horror. Ludzie wycofują się w środek siebie. Tak naprawdę depresja to jest agresja skierowana przeciwko sobie. Bo normalnie człowiek jest agresywny, to uwalnia na zewnątrz. Człowiek depresyjny chowa to w środku. No jak może wyglądać materiał wybuchowy, który się popchnie? No przecież rozsadza od środka. Ludzie się wyizolowują, zamykają, tworzą własne wąskie enklawy. Zaczynają żyć jakimiś małymi formułami. Pojawiają się obsesje, systemy paranoi. Taki jest czas. I chyba terapia, szeroko znana terapia ze świata, ona będzie się opierała na tym, żeby na przykład uwolnić pewnego rodzaju zmiany w zachowaniu czy zmiany w jakichś uczuciach, ale uważam, że ona nigdy nie będzie w stanie osiągnąć tego, co twoja terapia osiąga poprzez sięgnięcie po moc Boga, po prawdy Boga i po Ducha Świętego. Terapie w świecie, one w zasadzie dzielą się na takie dwie rzeczy. Pierwsza to jest ta terapia behawioralna, która właśnie, ona likwiduje skutki. No teraz uczymy w ogóle, w cudzysłowie, gościa, który leje w łóżku z nerw, żeby był z tego dumny. No więc mamy, czyli gość dalej leje, a my mu mówimy, teraz ciesz się z tego, bo jesteś wspaniałym człowiekiem, tak? Ale gość dalej leje w łóżko. No jest druga, ta cała forma psychoanalizy. I tutaj, to tutaj już zaczyna być trochę lepiej, ponieważ już ludzie są zmuszeni do analizowania tego, co się stało w ich życiu. Jednak, tak jak powiedziałaś, oni nie posiadają siły stwórczej, czyli nie posiadają generatora mocy. No bo cóż z tego, że ja się na przykład dowiem, gdzie leży mój problem? No dowiem się, mój problem leży w tym, korzeń jest tu i tu. Okej, tylko co mam dalej z tym zrobić? Ja wiem, że ja, powiedzmy, zostałem skrzywdzony przez rodzica, no teraz wybaczam temu rodzicowi. Okej, wybaczyłem temu rodzicowi, jednak ilekroć widzę tego rodzica, tak, no to po prostu go nie chcę. Prawda? I co potrzebne jest? Potrzebna jest jakaś moc. Jezus powiedział, jest mi dana wszelka moc i władza na niebie i ziemi. Jezus to dawca mocy i władzy. Kiedy zatem my przyjmujemy Jezusa jako Pana i Zbawiciela, to zaczyna w nas powstawać dodatkowe miejsce, gdzie my podczas tego całego systemu terapeutycznego możemy udać się po moc. Ja człowieka doprowadzam do miejsca poprzez szeroko pojętą analizę, do miejsca zdiagnozowania różnego rodzaju problemów. Następnie jednak ja go prowadzę do miejsca mocy. Bo my teraz musimy już po tej diagnozie sięgnąć po moc. Bo my inaczej zostaniemy na diagnozie. Prawda? A nam nie chodzi, żeby zostać na diagnozie, żeby wiedzieć, co mi jest. Tu chodzi o to, żeby mi nie było. A nie, żebym ja wiedział, co mi jest. Więc taka jest różnica. W terapiach światowych tam po prostu nie ma źródła mocy. Oczywiście kiedy zobaczą mnie profesjonaliści w tej dziedzinie, oczywiście oni temu zaczęto, powiesz, człowiek sam w sobie jest źródłem mocy. No bo przecież ja wiem, że to tak będzie. Jakby po kwintesencją humanizmu jest to, że człowiek sam w sobie jest źródłem mocy. No więc teraz moje pytanie jest, dlaczego macie taki marny efekt? Dlaczego na przykład anonimowi alkoholicy otrzymują swój sukces w 3%? To są moje pytania tego rodzaju. W jaki sposób to się dzieje, skoro ten człowiek jest takim wielkim źródłem mocy? Ja wiem, że człowiek nie jest źródłem mocy. Człowiek posiada w sobie różne elementy mocy, bo my wiemy, że my nie potrzebujemy Boga do tego, żeby pewne decyzje w życiu podjąć. Jak mój ojciec przestał pić, podjął decyzję o niepiciu bez Boga. Ale są pewne elementy, gdzie bez określonego źródła mocy nie ma szans. I depresja to jest jeden z kluczowych
To jest jeden z kluczowych elementów. Ponieważ depresja doprowadza człowieka do zamknięcia się, jakby w człowieku się zamykają kolejne okna. Mhm. Na początku robi się tak szaro troszkę, tak. Ale z biegiem czasu robi się czarno. I okazuje się, że człowiek już jest totalny, w totalnej ciemności. Tak. I jak tutaj możemy mówić o czymś innym, jak tylko o sięgnięciu po Bożą moc? W mojej Biblii jest napisane, ja jestem światłością. No, kiedy się sięga po to źródło, no to wtedy zaczyna to działać realnie. No i na tym polegają terapie, które ja prowadzę. Prowadzę ludzi do źródła mocy, którym jest Chrystus w nich. A powiedz mi, co byś powiedział do osoby, która teraz nas ogląda i która teraz przeżywa jakiś impuls depresji, czuje doła, czuje się niekochana, niechciana, poniżona, nie może znaleźć sobie miejsca i po prostu pierwszy raz usłyszała jakąś informację, może jest to religijna osoba, która cały czas się modli do Boga, a Bóg tam z tych chmur jakby nie odpowiada, albo niereligijna osoba, która w ogóle pierwszy raz się zetknęła z taką informacją, że ten Bóg to w ogóle może coś zrobić, oprócz tego, że siedzi w chmurach i tam czymś zarządza. Ja przede wszystkim powiem rzecz mega klasyczną na początek. Ja w swoim życiu, osobistym życiu, zaufałem Bogu. To ja do Niego realnie przyszedłem z moimi problemami. I oczywiście na różny sposób one zostały załatwione. Ja w ogóle zachęcam Cię, jeżeli wierzysz w to, o czym my tutaj rozmawiamy, to tak zrób właśnie. Zrób prostą rzecz. Powiedz, Panie Boże, ja w imieniu Jezusa proszę Cię o pomoc. I teraz musisz zrozumieć, że ona się objawi, może się objawić w przeróżny sposób. I teraz idąc dalej, ja mogę Ci zaproponować kontakt. Dlatego, że istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że zarówno ja, jak i służba, którą prowadzimy, jakby też ludzie, którzy są zaangażowani tutaj w szeroko pojęte działania pomocowe, oni są w stanie udzielić Ci różnych informacji, które mogą być mega pomocne, a być może zdecydujesz się na to, aby skorzystać z tego, czym my dysponujemy, czyli bezpośrednio z form terapeutycznych. Także zapraszam do kontaktu. Czy jest koszt? Nie, my nie mamy kosztów. My nie pobieramy pieniędzy za terapię, nie robimy tych rzeczy. Nasza służba funkcjonuje w normalny, legalny sposób. Jak ktoś chce ułożyć pieniądze na naszą służbę, są konta w internecie, można wpłacić, można to robić na nabożeństwach, nie ma żadnego problemu. Natomiast my nie posiadamy żadnych kosztów. Jeżeli ktoś potrzebuje takiej terapii, ja oceniam, że faktycznie tak jest, ona się zgadza, ta osoba, to są wszystko rzeczy bezpłatne. Czyli jeżeli ktoś czuje, czy przeżywa jakiś impuls taki, że to może Tobie pomóc, czujesz, że chciałbyś zapoznać się z Bogiem osobiście i sięgnąć po tą moc do swojego życia, to jak najbardziej ja podam Twój numer kontaktowy. Więc jeżeli chcesz, to za darmo możesz porozmawiać, możesz się umówić, możesz skorzystać z takiej pomocy. Tak, dokładnie. Jeżeli ktoś jest na przykład daleko, czy coś takiego, to i chciałby się teraz pojednać z Bogiem, to co Ty byś do tej osoby powiedział? Jeżeli chcesz, to mogę się z Tobą pomodlić, mogę Ci pomóc w tym i jeżeli wierzysz tym słowom, które tutaj są mówione, to po prostu pomódl się teraz ze mną. Powiedz, Panie Boże Ojcze, dziękuję Tobie, że Twój Syn Jezus umarł za wszystkie moje grzechy. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że Ty wstałeś z martwych. Ja wierzę w to. Panie Jezu, ja oddaję się cały Tobie. Ja od dzisiejszego dnia uznaję Ciebie jako mojego Pana i Zbawiciela. Przyjdź też, Panie, do mojej duszy. Zmień i ponaprawiaj tam wszystko, co zniszczyłem tam ja i co zniszczył tam diabeł. Amen. Amen. Dziękuję bardzo. Mm-hmm.